Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Orchid. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Orchid, czyli zdecentralizowany protokół oraz klient, tak naprawdę cały mechanizm VPN-owy, czyli Virtual Private Network. Może tutaj parę słów wstępu, o co tak naprawdę chodzi dla osób nieobeznanych z pojęciem, jak i z całą technologią wokół właśnie skrótu VPN. VPN Private Network w kilku prostych słowach oznacza po prostu możliwość szyfrowanego połączenia pomiędzy klientem a serwerem, gdzie klientem jest nasza maszyna, nasz komputer czy nasz telefon, a serwerem jest komputer, serwer komputerowy, serwer internetowy, do którego chcemy się połączyć. Połączenie to jest szyfrowane, także jest niemożliwe do podejrzenia nawet dla naszego ISP, czyli dla naszego dostawcy internetowego, bo tutaj należy pamiętać, że poruszając się po internecie i nawet poprzez szyfrowany ruch w postaci certyfikowanego połączenia HTTPS w oparciu o SSL czy TLS, tak naprawdę dostawca internetowy ma możliwość w jakiś sposób dowiedzenia się, co tak naprawdę przeglądamy. Natomiast jeśli chodzi tutaj o połączenie prywatne, połączenie prywatnie szyfrowane, czyli połączenie VPN, tutaj możliwość wykorzystania tej podatności, powiedzmy, w całym protokole HTTP jest praktycznie zerowa. Oczywiście połączenia VPN obecne mają też swoje problemy, którym właśnie tutaj naprzeciw chce wyjść projekt Orchid ze swoim protokołem. Tak naprawdę głównym problemem, jaki projekt Orchid chce rozwiązać, jest właśnie związana z dotychczas dostępnymi, obecnie funkcjonującymi dostawcami usługi VPN, czyli ich centralizacją. Pamiętajmy, że w większości przypadków są to serwisy, są to firmy, które bazują na serwerach, oczywiście umieszczonych w środowisku cloud, w środowisku chmurowym. Niemniej jednak jest to uznawane tutaj za właśnie centralizację, ale centralizację pod tym względem, że zarządzanie wszystkimi nodami właśnie jest scentralizowane w ramach usługi dostarczanej przez jedną firmę. Tutaj Orchid będzie oczywiście funkcjonował na bazie zespołu nodów, które tą centralizację tradycyjną mają właśnie rozdystrybuować na cały świat, na różnych użytkowników hostujących właśnie oprogramowanie noda i w ten sposób umożliwiających w zdecentralizowany sposób zapewnienie szyfrowanego połączenia pomiędzy właśnie klientem a serwerem w postaci połączenia VPN. I to tak naprawdę jest głównym tutaj aspektem, główną cechą projektu. Oczywiście jest on również projektem otwarto-źródłowym, niemniej jednak większość obecnie funkcjonujących klientów VPN również posiada otwarte źródła, także tutaj za bardzo bym się tak naprawdę nad tym nie skupiał. Oczywiście o dodatkowych jeszcze plusach i minusach postaram się przedstawić swoją opinię tutaj w podsumowaniu. Także omówiliśmy sobie, przedstawiłem tak naprawdę, czym jest VPN w kilku prostych słowach. Jeśli wymaga to dodatkowego komentarza, to proszę o taką informację właśnie pod tym filmem. Jeśli chodzi o postęp projektu w zakresie prac deweloperskich, to na portalu CoinPaprika niestety nie doszukałem się tego projektu, dlatego tutaj posłużę się portalem CoinGecko. Tutaj również mamy oddzielną zakładkę związaną z pracami deweloperskimi, które pokrótce tutaj pozwolę sobie omówić. Oczywiście widzimy wykres w prawej części ekranu obrazujący aktywność związaną z commitami, czyli z dodaniem zmian do całego repozytorium, do miejsca, w którym składowany jest kod źródłowy.
Tutaj jest to o tyle fajnie podzielone, że mamy również możliwość rozłożenia tych commitów na commity dodające nowe linie kodu, jak i usuwające linie kody, które zostały uznane po prostu już za niepotrzebne czy za zbędne. Tak naprawdę myślę, że nie ma się tym co za bardzo sugerować. Usuwanie kodu również jest dobrą praktyką, jeśli chodzi o prace deweloperskie, ponieważ nadmiar kodu może generować nadmiar niechcianych, niepożądanych podatności, które w dłuższym okresie czasu zapewne zostaną wykorzystane przez osoby próbujące w jakiś sposób skompromitować całą sieć. Także usuwanie kodu jest jak najbardziej praktyką stosowaną w rozwoju oprogramowania w ramach prowadzenia tak zwanego code review, czyli przeglądu kodu. Tutaj w kolejnej zakładce Developer Trend możemy również zapoznać się, jak wyglądało na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, miesięcy rozłożenie osób obserwujących projekt na GitHubie, czyli w postaci tak zwanych popularnych gwiazdek, którzy dodali ten projekt do, w cudzysłowie, ulubionych na portalu GitHuba, jak wyglądają forki, czyli skopiowane kody źródłowe, na których pracują niezależni od zespołu deweloperskiego programiści, którzy następnie poprzez tworzenie pull requestów są w stanie dodać ten kod do głównej gałęzi kodu, oczywiście po zatwierdzeniu go przez osoby mające takie uprawnienia na portalu GitHub. I watchers, czyli obserwujący na GitHubie, mają to do siebie, że dostają powiadomienia o wszelkiej aktywności w obrębie właśnie konkretnego repozytorium. Tutaj widzimy, że te zmiany są tak naprawdę niewielkie. Dosyć można to nazwać, myślę, stabilizacją w tym projekcie. Nie są to też duże wartości, jeśli chodzi o to właśnie, co dzieje się na GitHubie. Zakładka issue również pokazuje ilość całkowitą otwartych właśnie issue, czyli tych zgłaszanych najczęściej błędów w aplikacji, i closed issue, czyli zamknięte błędy, zamknięte zgłoszenia, które poprzez prace wykonywane przez zespół deweloperski zostały rozwiązane. Oczywiście zawsze ta wartość będzie mniejsza tak naprawdę niż liczba całkowita wszystkich issue. Tak naprawdę według mnie ten wykres byłby bardziej wymowny, jeśli by na przykład obrazował czas, jaki zajęło zespołowi poradzenie sobie z konkretnym zgłoszeniem, z konkretnym issue, i tutaj moglibyśmy właśnie fajnie prześledzić sobie efektywność pracy zespołu, porównując to, w jaki sposób, ile zajmuje zespołowi zamknięcie konkretnego issue poprzez na przykład porównanie właśnie czasu, od kiedy zostało otwarte, od kiedy zostało zamknięte, i wtedy moglibyśmy to fajnie sobie tutaj prześledzić. No niemniej jednak ten wykres również oddaje w jakimś stopniu, moim zdaniem w minimalnym stopniu, to co dzieje się w repozytorium, a co do repozytorium to zaraz oczywiście przejdziemy. Orchid na swojej stronie udostępnia również dosyć obszerny white paper, w którym tutaj wyjaśnia potrzeby powstania tego projektu, z czego to się wywodzi. Wyjaśnia również podstawowe ataki na protokół, na właśnie algorytmy uzyskiwania konsensusu typu Proof of Work czy Proof of Stake, bo projekt Orchid korzysta ze swojego specjalnie zaimplementowanego algorytmu uzyskiwania konsensusu, który również w pewnym stopniu polega na stakeowaniu, na stakingu tokenów ERC20 właśnie OXT. Same właśnie tokeny są tokenami ERC20 bazującymi na platformie Ethereum. I jeśli chodzi o możliwość, o token economy, czyli tak naprawdę do czego te tokeny są wykorzystywane, to są one przede wszystkim potrzebne do tego, aby opłacać transfer, który wykorzystujemy w ramach właśnie używania aplikacji, czy to mobilnej VPN, czy korzystania po prostu z zasobów protokołu innym klientem. I do tego tak naprawdę tutaj sprowadza się wykorzystanie tokenów OXT, które oczywiście na bazie platformy protokołu Ethereum są w ten sposób wymieniane pomiędzy osobami utrzymującymi nody a klientami. Tutaj również, jeśli chodzi o ten projekt, mamy bardzo ciekawe rozwiązanie nazwane Nano Payments,
który również w dosyć innowacyjny sposób pozwala wynagradzać osoby utrzymujące nody. Jeśli chodzi o samo repozytorium widoczne na GitHubie, widzimy je właśnie teraz na ekranie. Co ciekawe, jest to tak zwane monorepo, czyli jedno repozytorium dla wszystkich składowych komponentów całego projektu. Widzimy tutaj chociażby aplikację właśnie mobilną na systemy, na urządzenia systemem iOS, na urządzenia systemem Android i widzimy tutaj jeszcze szereg dodatkowych komponentów związanych chociażby z klientami uruchomionymi na konkretnych systemach operacyjnych, implementacje w oparciu o protokół OpenVPN. To wszystko znajduje się w jednym repozytorium, także jeśli tutaj chodzi o śledzenie postępów prac w tym projekcie, to na pewno będzie tutaj dużo aktywności, dużo działalności ze strony zespołu w postaci commitów, w postaci pull requestów, w postaci issue, z tego względu, że wszystkie komponenty wchodzące w skład całego ekosystemu projektu Orchid znajdują się w jednym repozytorium. I nie jest ta aktywność deweloperska właśnie dystrybuowana na poszczególne repozytoria. Jest to trzymane wszystko w jednym repozytorium. Tak naprawdę do tego sprowadza się prowadzenie projektu w ramach tak zwanego Open Repo. Jeśli chodzi o issue, to na tę chwilę mamy 3 otwarte, 6 zamkniętych, także dosyć niedużo. Myślę, że tutaj issue jeszcze nie są tak naprawdę solidnie traktowane, solidnie stosowane w zakresie rozwoju tego projektu. Zwróćmy sobie uwagę też na branche. Na tę chwilę mamy 5 branchy. Jeden oczywiście główny, Default Branch Master, do którego merdżowane, czyli dodawane są zmiany w kodzie źródłowym poszczególnych komponentów poprzez pull requesty, które tutaj widzimy. W prawej części tej tabeli mamy wgląd w to, czy tak naprawdę do poszczególnych tych branchy został już założony pull request i tak się dzieje w przypadku jednego z tego branchu, co obrazuje nam również zakładka pull request w odpowiednim tutaj właśnie odpowiedniej zakładce na GitHubie. Z kolejnych istotnych kwestii to tutaj niestety Orchid nie prowadzi milestone'ów, nie posiada również projektów po stronie GitHuba, także to śledzenie postępów prac i porównywanie ich w stosunku do roadmapy jest delikatnie utrudnione. Niestety nie ma tutaj na GitHubie informacji o sugestiach w zakresie bezpieczeństwa. Jest natomiast informacja o tym, co jest oczywiście bardzo dużym plusem całego projektu, w jaki sposób należy zgłaszać problemy, potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem, czyli tak zwany popularny projekt Bug Bounty w obrębie całego tego ekosystemu. I tutaj oczywiście takie zgłoszenia, jeśli zostaną uznane, zatwierdzone przez zespół, będą odpowiednio wynagradzane dla osób je zgłaszających. Jeśli chodzi o wgląd w ostatni miesiąc prac nad tym projektem, to widzimy tutaj dosyć spore zaangażowanie, no co wynika, jak już można się domyśleć, z tego, że projekt jest prowadzony w postaci tak zwanego monorepo i wszelkie prace nad wszelkimi komponentami, które mają tutaj otwarty kod źródłowy na GitHubie w obrębie tego projektu, są oczywiście obrazowane tutaj w postaci wykresów, w postaci danych obrazujących pull requesty, issue, czy też kolejne wersje release. Tak naprawdę to wszystko, jeśli by chodziło o tą technologiczną część, o ten technologiczny przegląd projektu Orchid. Podsumowując, jest to zdecentralizowany protokół VPN umożliwiający szyfrowane i niedostępne dla osób postronnych przeglądanie zasobów internetowych. Z plusów należy wymienić oczywiście otwartą źródłowość, walkę z centralizacją w postaci obecnie funkcjonujących firm, dostawców usług VPN-owych. Wiąże się to oczywiście z takimi sprawami jak choćby dostęp do logów,
Oczywiście większość dostawców usług VPN podświadczy, przekonuje nas, swoich klientów, w tym, że nie trzymają oni swoich logów klientów na swoich serwerach. Jednak jeśli dostają oni takie polecenie ze strony chociażby konkretnych służb, to te logi nagle się znajdują. I tutaj naprzeciw właśnie ma między innymi oczywiście wyjść projekt Orchid. Jeśli chodzi o takie minusy z mojej strony, według mojej opinii, to przede wszystkim jest to, że projekt bazuje na protokole WebRTC, który niestety często jest przez użytkowników, a nawet przez same przeglądarki domyślnie wyłączany, co może w pewnym zakresie trochę ograniczyć używanie, adopcję tego projektu. Jest to tutaj oczywiście wyszczególnione w tej krótkiej informacji związanej z protokołem na stronie Orchid. Także to jest ten minus, który no nie jest dosyć dużym minusem, niemniej jednak według mnie należy o tym wspomnieć. Kolejna kwestia to sprawy związane właśnie z user experience, czyli przekonanie obecnych klientów, obecnych użytkowników usług VPN do przesiadki tak naprawdę na Orchid, gdzie tutaj oni jeszcze muszą posiadać te tokeny, muszą je wykupić oczywiście, aby z tego korzystać. Tutaj wydaje mi się, że jest to obecnie trochę jeszcze barierą z tego względu, że w obecnie funkcjonujących, najbardziej popularnych i przechodzących audyty serwisach umożliwiających korzystanie z usług VPN opłacamy to w postaci abonamentu, gdzie ta kwota konkretna, na jaką się zgadzamy, jest nam ściągana bezpośrednio z karty. No tutaj oczywiście będziemy musieli jeszcze przejść ten próg związany z wykupieniem tokenów OXT na platformie Ethereum. Dodatkowym minusem jest to, że na ten moment OXT jest dostępne tylko na Coinbase Pro, co również według mnie w jakiś sposób wpływa na możliwą działalność, która mogłaby sterować ceną konkretnego tokenu, a to na pewno nie będzie się dobrze przekładało na użyteczność. Niemniej jednak projekt porusza dosyć ciekawą i myślę, że jeszcze w pełni niezagospodarowaną niszę. Warto się jemu przyglądać. Oczywiście zapraszam do zadawania pytań w sekcji komentarzy. Na ten moment odnośnie projektu Orchid z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć.